Dobra, zacznijmy. Rozpocznij nową grę. I teraz poziom trudności, bo tu jest taki... Jest ten Nemesis. No ja nigdy nie gram na zwykłym, bo to zazwyczaj jest dla casuali. My jesteśmy pecetowcami, hardkorowcami. Chcemy się trochę pomęczyć, to nam sprawia przyjemność. Tylko jest napisane na końcu śmierć gwarantowana. Mam nadzieję, że nie jedna, że to jest... Wiecie, czasem są takie Nemesisy, że jedną śmierć mamy. No ja zakładam, że nie. Najwyżej rozpocznę grę od początku. Zresztą pewnie padnę w pierwszej minucie, to od razu zweryfikujemy, jak bardzo ta śmierć jest ostateczna. Czy to jest taka na śmierć, śmierć, czy taka tylko trochę? O, super, powiedzą nam przynajmniej, co się stało, co się działo w poprzedniej części. I had a family once. A wife. To się za cicho. This is beautiful. And a son. I buried them along with everyone I even knew. What has happened to me? Am I dead? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. You are bound together, Talion. My life and yours. Who are you, Wraith? I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power. Celebrimbor, greatest smith of the Second Age. Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your kin. Perhaps that pain was what led us. I should have died with my family. I thought you wanted revenge. But there is only one way to close the circle. To defeat Sauron. The time has come for a new ring. Prolog, nowy pierścień. Tak więc opowiedzieli nam pokrótce historię z poprzedniej części gry, Shadow of Mordor. The world o, jest jeszcze coś. Is ending. Nie chcę gadać, jak pokazują trailery, żeby wam nie przeszkadzać. I have seen it. I have felt it. In the fires of Mount Doom. A ranger and a wraith, bound together in death, craft the one thing that could challenge the Dark Lord. A ring of power. Power can blind those who seek it, and even the strongest bonds can be broken. The future I have seen cannot come to pass. Celebrimbor! Death calls to you again, Ranger. How do you answer? Talion, this is beautiful. Where did you find it? Oh, I still have a few friends left in Gondor. What's wrong, my love? The past is the past. Nothing can be changed. We must leave this place. We can go. No. What remains? All that is. Jakieś zwidy ma kompletne. Tak czy siak rozumiem, że to jeszcze nie jest wykuty, a zresztą poczekajmy do końca tego. The Wraith calls to you. I call to you. Wraith! Zgubił upiór. Ja przypominam, że możecie pisać komentarze. Cześć, Piotr.
tam na Facebooku, pod streamem, ja je mogę przeczytać. Nie okay. Jesteście chyba zbyt chętni, żeby pisać, a ja zachęcam, bo to zawsze można sobie przynajmniej jakieś opinie wymienić. Może już ktoś grał w grę, a może czeka na nią. Nie wiem, czy ja będę mógł zagrać w tę grę przez te pół godziny, czy będę tylko oglądał filmy. Przepraszam, no ale... Chciałem tu coś chociaż pobiegać sobie. A cześć wszystkim, cześć Konrad, cześć Mateusz, Igor. Jak tam z wydajnością? Robiliśmy test. Po tym streamie możecie go cofnąć trochę do tyłu. I zobaczycie, na samym początku zrobiliśmy benchmark taki. O, powyżej 100. 1080 ja mam. TI tutaj w komputerze. No i oczywiście powyżej 120 klatek, średnio 120, wszystkim na ultra, więc jest dobra optymalizacja, bez problemu, powinno wszystkim działać. No i co? Idziemy, tak? Nie rozumiem tego, ja mam ten pierścień, czy mu się to śniło? Nie, dobra, on ma ten pierścień, czy on wziął pierścień, jakaś babka go wzywa. O, mi się wydaje, że ja poprzednią część w ogóle całą przeszedłem jako skradankę, nie? O. Okej. Gies wap. These orcs are preparing for war. Talion. Okej, kolejnego zabiliśmy. Coś mnie woła. Aha, Celebrimbor gdzieś tam jest. Dobra, idziemy. Nie wiem jak to wie. Mnie to przypomina Władcę Pierścieni. To jest Władca Pierścieni, tylko trochę inne czasy niż te, które są opisane w książkach. Zresztą sam tytuł. O nie! Dobra, trzeba zablokować. Ja na razie będę tu używał lewego przycisku myszy. No tylko wiecie, niezbyt skomplikowanych tych, że tak powiem, kombinacji, bo jeszcze nie wiem. No gadam, trzeba do niego iść, bo będzie tak nam nudził. On mówi, żeby go uwolnić. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Bardzo fajna rzecz. Miałem wam pokazać. Ansel w tej grze działa od samego początku, więc jeśli macie ochotę zrobić sobie zdjęcie, to możecie. Co on ma z twarzą? No chyba się boi. Można zrobić zdjęcie 360, takie jednogigowe nawet, żeby miało większą rozdzielczość. Alt F2 naciskacie i robicie snapa i zdjęcie 360 się nam na dysku zapisało. Można robić zdjęcia po prostu wysokiej rozdzielczości, czy tam jakiś sobie dodać field of view, no co chcecie, i to w każdej chwili możecie z taką stopklatkę zrobić, freecama mieć, nawet można gdzieś polecieć i sobie podejrzeć, no mówię, on to jest troszeczkę ograniczone, żeby nie cheatować, ale wiecie, więc możliwość jest fajna. Ja już to wyłączę, bo chcemy pograć. To jest jedna rzecz, o której wam chciałem powiedzieć. A druga rzecz jest taka, że jeśli byście przypadkiem planowali upgrade karty graficznej, to jak kupicie 1080 albo 1080 Ti aktualnie w sklepie, to jest promocja i tą grę dostaniecie za darmo do karty, co jest całkiem fajną promocją, bo jeśli się nie mylę, to gra kosztuje $60, czy tam 60 euro u nas, no to jest 200 zł około, jak nie ponad, więc można sobie troszeczkę przeoszczędzić. Kiedy pobierałem grę? Ja pobierałem grę zaraz przed tym. Ktoś mówi, że patch wyszedł 10 GB. Te patche i sterowniki też sobie zawsze zainstalujcie. Ja pobierałem zaraz przed streamem, więc powinienem mieć wszystko aktualne. No dobrze to wygląda. Jestem ciekaw, czy w cutscence... A nie da się, Ansela jest zablokowany w cutscence. O Jezu, jakiś pająk go trzyma. Ja będę musiał na samym początku gry walczyć z wielkim bossem.
kiedy nawet nie umiem jeszcze walczyć. A nie, na szczęście zamieniła się w piękną niewiastę. I called you here for a reason. I called you here. You will return him to me. Now. You are brave. For a man. But it is not your sword that will save him. How much are you willing to sacrifice? To suffer. To suffer. I have given up everything. Not everything. Co ona chce mu zabrać pierścień? A widzicie. You want the ring. You would give me the ring for the wraith. And find myself beside him in your web. I am Shelob, and I deal only. Kurde, Sheloba. I wouldn't give it up either. Mógłby ją zabić po prostu. Wait. Time now. Myślę, że gra by się skończyła dość szybko. Byśmy mieli koniec gry na samym początku. Something to you. Go to your puppet before he dies. Coś czuję, że całą grę będziemy teraz próbowali odzyskiwać ten pierścień. Her power was vast before, and now you have given her mine. I poured my life force into that ring. No już fabuła jest jasna. Czemu jej nie zaatakował, jak miał pierścień? The ring is lost. Look to Minas Ethel and the Dark Lord's armies that surround it. Look to the Palantir. Sauron will not. Sauron nie spocznie, póki całe Śródziemie nie zostanie zdominowane. Musimy walczyć z orkami. The Palantir must be protected. Jakaś wizja przyszłości. Must know if Shelob's vision holds true. Dobra, przynajmniej się troszeczkę jaśniej zrobiło. Ja nie lubię takich mrocznych gier. Że zaczyna w jaskini, a później wszystko jest osmolone i wszędzie mgła. Miejmy nadzieję, że troszeczkę będzie weselej. Witam wszystkich jeszcze raz na live. Dziękuję, że jesteście. Przypominam, 20:00 na Twitch Nvidia. Nvidia GeForce.pl na takim kanale Twitch. Zresztą macie w komentarzu pod streamem link. Będzie Rock, Alon, Remigiusz, Maciaszek będzie grał w grę i na pewno zagra w nią więcej niż pół godziny. Więc zachęcam. Zachęcam, żeby obejrzeć sobie to u niego. A oczywiście najbardziej zachęcam do tego, żeby zagrać, bo jedynka była fajna. Pajęczyna pokazała nam prawdę. Ostatnia forteca Gondoru nie może upaść. Będziemy atakować. Zachęcam po prostu do grania, bo Shadow of Mordor, pierwsza część była super.
I dwójka też zbiera super oceny, więc gaduję, że będzie podobnie. No i się zaczęło. Na jakiej karcie graficznej? 1080 Ti, najmocniejszej gramy. No nie, znów się ciemno zrobiło. Co to jest Palantir? Ktoś wie? Ktoś się zna na Śródziemiu? A to może miasto. A tu małe litery było. O, dobra, jasno się zrobiło. Taking out the captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm and make him talk. Aha, czyli Palantir to jest jakiś koleś. Tak? Dobrze rozumiem? Aha, spacja, żeby zeskoczyć. Okej, okay, do siana. O, to taki trochę... A nie, nie do siana. Naciśnij E, aby przesłuchać kapusia. Dobra, to ja trzymam shift. On nam powie, gdzie są ci. O, widzicie? Kto prowadzi poszukiwania? Zdobądź informacje. To kapitanowie Saurona dowodzący oblężeniem. Przesłuchując kapusiów możesz zdobyć cenne informacje. To jest ten system Nemesis i to powoduje, że w tą grę po prostu można grać godzinami i się nie nudzić. I robi się ciągle to samo, a jest taka... Znaczy fajna, chciałem powiedzieć. Jest taka fajna. Zdobywanie informacji o kapitanach pokazuje ich słabości, dzięki czemu możesz uderzyć dokładnie we wrażliwe punkty wrogów oraz skorzystać z emocji upiora, aby wzmocnić ich lęki. Widzicie? I co my tu wiemy? Oszołomiony przez... Nie wiem przez co, przez jakiś wybuch. Mocne strony, też nie wiem co to znaczy. Aha, oszołomiony przez ataki z ukrycia. Na przykład niektórych nie można w ogóle z atakami z ukrycia, no ale my już wiemy, że tego można. Palenty to taka kula, dzięki której... Aha, widać przyszłość, teraźniejszość i prawdopodobnie przyszłość, ale nie pamiętam. Dzięki, Filip, ale to, jeśli to jest kula, no to by wyjaśniało, czemu się to pisze z małej litery. Palantiry pozwalają na komunikowanie się pomiędzy ich właścicielami. Kamienie miały cudowną moc. Także kto w nie patrzy, mógł zobaczyć rzeczy odległe zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. No i mamy wyjaśnienie. Dziękuję wam za pomoc. Odnajdź ślady dowódcy orków. A jak się je odnajduje? Muszę coś kliknąć? Na razie będę kapusiów. Nie wiem, czy ja mam jakiś wzrok super tego strażnika, czy coś? Bo ja bym chciał takim wzrokiem, żeby zobaczyć... Dobra. A rzeczywiście on mówi właśnie, co ja wiem o widzących kamieniach. Chowamy się. Nie wiem właściwie, kiedy oni mnie widzą, a kiedy mnie nie widzą. Jak na razie mnie nie widzą na pewno, bo by już jakiś alarm był. Czy to są jakieś save'y typu F5? Albo... Nie, na razie chyba jeszcze ciągle jesteśmy w jakimś takim troszeczkę tutorialu. Dobra, nie zauważył mnie. No, lubię takie przesłuchiwanie. Widzicie, i tu znów jest. I teraz możemy się dowiedzieć o którymś innym, czyli tu jest jakiś nieznany kapitan. Zdobądź. Możemy o różnych się dowiedzieć, ale chyba nie o wszystkich. A nie, możemy o którym chcemy, możemy sobie wybrać. Oni są jakoś ze sobą powiązani, są też obrońcy. Wydaje mi się, że chyba lepiej się o tych... A, oni są też pokazani na mapie po prawej. Widzicie, gdzie oni są? No to moim zdaniem trzeba takich, którzy są gdzieś blisko mnie. No ten jest na pewno jeszcze poza miastem, to na przykład o tym się dowiedzmy czegoś. Panicznie boi się podpalenia. Widzicie? Czyli go trzeba podpalić. Ucieka w popłochu, gdy zaczyna płonąć. Ja bym nie chciał tylko, żeby on uciekł, bo ja bym go chciał przeciągnąć na swoją stronę. Dobra, wróć. Ogólnie, jeśli się mówi o Shadow of Mordor, Shadow of War, no, to właśnie główny temat to jest ten tryb Nemesis. Właśnie to ci dowódcy, ich można później przejąć na swoją stronę. Oni walczą, razem z nami. Można wzywać ich jako takich ochroniarzy podczas walki, po prostu oni przybiegną i nam pomogą.
Można ich używać przy oblężeniach w tej najnowszej części, czyli wybieramy, którzy z nami idą na oblężenie. Oni mają różne, że tak, znaczy różne armie za nimi stoją. Jakoś tak to było. Naprawdę fajne. Michał napisał, że Xbox One kontroler nie działa z tą grą. To nie wiem, bo ja gram na myszce i na klawiaturze, jednak tutaj muszę, znaczy, no wiecie, ja nie jestem konsolowym graczem, więc nie bardzo umiem na padach, padami się posługiwać. Dobra, będzie czas zwabić go. O nie, nie tu go chciałem zwabić. Myślałem, że będę jakimś kamieniem mógł rzucić, a on tu idzie do mnie. To coś nie wyszło mi do końca. No, więc ja nie gram na padach. No, chyba że są naprawdę takie gry, które już na padzie, ewidentnie lepiej się nimi gra na padzie. Ja jednak wybieram. Kurczę, nie da się tu. Nie wiem, czy on mu da znać komuś, że ten. Ale on mnie chyba w ogóle nie zauważył, że się piękne. No, więc ja na padzie nie gram, więc się nie wypowiem, ale jak ktoś lubi, to sobie podłączy, chociaż widzicie, jest informacja, że coś może nie działać. Dziś ktoś pisał, że wyszedł patch 10 giga, więc ja zakładam, że jeśli tak szybko wydają patche, to już zaraz, jeśli patch nie działa, to się zaraz pojawi jakiś patch. Aha, jeśli byście kupowali kartę 1080 albo 1080 Ti, o, przesłuchamy go od razu. I no to wam właśnie przysługuje kopia gry i wtedy pytacie o nią w sklepie, tak? Nie gdzieś tutaj na Facebooku do Nvidia nie piszecie wiadomości ani nic, tylko pytacie o grę w sklepie, mówicie, że do tej tutaj jest promocja i opatrzcie, ten boss jest gdzieś tu blisko, to tego sobie jeszcze sprawdźmy. Można go zabić jednym naładowanym strzałem w głowę, potężnym strzałem lub mrocznym ciosem. No i to daje nam dużą przewagę, bo jak można kogoś strzałem z odległości, śmiertelnie wrażliwy na cios kończący z ukrycia, panicznie boi się guli. Miękka czaszka. W sklepie po prostu pytacie i zaraz wam sprzedawca powinien, te kody są zazwyczaj od razu wydawane albo są po prostu przysyłane gdzieś na maila. Dobra, wchodzimy z powrotem, bo to ciało jakieś zostało, nie? Niedobrze. A, czyli jak kupiłeś w sobotę to lipa, no może być duży bardzo problem, bo jednak promocja trwa od dziś, jeśli się nie mylę, więc... No od dziś to znaczy od dziś, niestety nie działa wstecz. Patrzcie, przyszedł tam po swojego kolegę zobaczyć, że ktoś nie żyje. A tu drugi jest jeszcze. Nie, już tu w ogóle nie powinno być, nie? Ja w ogóle sobie na mapę zerknę. O. Szybkiej podróży, granice regionu. Granice regionu to mnie nie interesują, ale ja tu gdzieś bossa widziałem. No, przynajmniej tak był na tej minimapie zaznaczony. Tylko że go właśnie nie ma i teraz się zastanawiam, czy oni muszą go jakoś wezwać, żeby on przyszedł? Chyba nie jest zainteresowany przyjściem tutaj. Wyczyśćmy jeszcze ten poziom tu. Tylko tak jak mówię, nie chcę zrobić alarmu jakiegoś. Wyssi z ukrycia. Nie wiem, wyssam go z ukrycia, cokolwiek to znaczy. Bo on nie jest kapusiem. Dobra. Czy da się jakoś to ciało przenieść? Kurczę, nie da się. Będzie ciężko moim łotrzykiem tutaj. Dobra. Ich nie widzę w ogóle, gdzie oni są. What?
don't these stinking pink skins know where they've been? Nie wiem, czy to włączy alarm, czy nie. Nie zdąży. No i to jest bardzo przyjemne. Tylko jeszcze jakiegoś bossa chciałbym pokonać. Może jak się z tej lokacji będzie wychodzić, to będzie można. Dobra, ale ja wiem jak się... Aha, spacją się biega, dobra, bo już wiem jak się skrada, tylko nie wiedziałem jak się biega. No i się odlewał. Teraz jak się schodzi zwarty na służbie. Właściwie wszystkich mamy tu pokonanych, nie? Więc można śmiało... Śmiało iść dalej. To może niech wywołają ten alarm, to przyjdzie. Wydaje mi się, nie, oni normalnie stoją. Oni powinni normalnie stać gdzieś tutaj. Może ja po prostu na tej mapie, może to tak jest pokazane, że oni są, a tak naprawdę wcale ich tu nie ma, tych bossów. Widzicie, bo jest odnajdź ślady dowódcy orków, nie? Czyli to musi być gdzieś tutaj. To wiecie co, to będzie ciężko tam podejść do nich. Jak to na mapie wygląda? No stoją na drodze, no ciężko przejść obok strażników na drodze, chyba że będzie się dało. Oni są oczywiście ślepi, bo to są orki. Więc jak tam 20 metrów obok nich przebiegniemy, to nie zauważą. Spacja Springs na początku. Myślałem, że nie żyje, bo nie żyje. Talionie, łuk, o widzicie? O, no i dostaliśmy łuk od razu, upgrade. Tryb walki dystansowej. Przytrzymaj prawe, aby wycelować, aby naładować strzał, który zada ogromne obrażenia. Puść, aby wystrzelić. Powiem wam, że elegancko mi się to spodobało, co właśnie. It doesn't look good for the Gondorians. We have to help. The Palantir is a powerful artifact. If we were to possess it, we could turn the tide. Okej, nie wiem o co chodzi. Dziwny jakiś motyw z tą wskazówką, ale znaleźliśmy. Kroki trzeba było w sadem działać i ten. O, można strzały. Aha, dobra, bo ja mam tylko 5 strzał. Pewnie się to później upgrade'uje, żeby można było mieć więcej. No i wszystkie poszły, dobra. No jednego kapitana musimy tutaj na Facebooku pokonać, bo to jest po prostu... No to chodzi w tej grze, żeby tych kapitanów bić. I nie odpuszczę, dopóki go nie znajdziemy. Podążaj tropem dowódcy orków. No nie jesteśmy, jesteśmy. Coś cichutko jak na wielką bitwę i po wiecie, oblężenie zamku, nie? Mało tych przeciwników. Aha. Okej, mamy dowódcę. Oszołany przez atak z ukrycia. No dobra. Nie wiem co, on ma 6, to chyba jest, nie wiem, 6 level. Jak tak, to trochę kiepsko, bo ja mam... bo ja mam pierwszy. Dobra, mamy dowódcę orków do pokonania. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to tak jak mówię, piszcie śmiało na czacie. Jeszcze został nam tak na tym krótkim streamie facebookowym. On im tam coś gada. O nie. O kurde, czy ten ork właśnie po mnie przeszedł? Jezu, zauważyli mnie, no to fej trochę. Nie wiem, duch ze mnie wyszedł, nie wiem jak to zrobiłem, ale zabiłem kogoś.
No i ten już, dobra, teraz mnie dopiero zauważył. No to trochę, że tak powiem, zmaściłem akcję. Dowódca pożogi. Ale jeszcze mnie nie nauczyli walczyć za bardzo. To mi trochę brakuje mi skilla, wiecie? O nie, odporny na strzały, ale cały? Dobra, trzeba blokować jak nic. No i zablokowałem. O nie. O nie. Jezu święty, zabił nas. Dobra, teraz go zajdziemy. To było tam, wiecie, to było takie. Takie na próbę tylko. Damy radę. Trochę mnie to zmyliło, bo tam jakiś duch zabił mi przeciwnika. Ja go chciałem podejść z zaskoczenia. O nie. To są jakieś orki. Czemu on nie wchodzi na górę? Dobra, wchodź. Fajnie, że jest jak pająk i się po wszystkim wspina. Ta gra już wyszła. Dokładnie, podobno 10 minut temu. Coś takiego słyszałem. Dobra. You find the seeing stone, you bring it directly to me. Ja go spróbuję tu przyzwać. Nie wiem skąd się ten ork za moimi plecami wziął nagle. Czemu ja go nie mogę przyzwać? Dobra, zabijam go. Tu jakiś jeszcze jeden. Masakra. I tam u góry chyba na murze. Dobra, ci zabici. Moim zdaniem muszę go po prostu tak jakby... Aha, bo ja go... Dobra, już wiem. Okej, zwabiłem go. To z shiftem trzeba robić, bo te wszystkie ataki z ukrycia są z shiftem, nie? Nie wiem co się stało, ale... Dobra, mój... O! Dobra, coś go tnę mieczem. O, teraz się skapnął. Ha, jeden człowiek, Gondo powinien wysłać więcej. To nasze miasto. Przybywasz za późno. No dobra, ja go znam. Pamiętajcie, że ja gram na tym najwyższym poziomie trudności, więc troszeczkę mi... To nie jest to proste, że tak powiem. O nie, podciął mnie. To w ogóle jakaś babka przyszła walczyć. O Jezu, chciałem mu głowę, a chciałem go przejąć na naszą stronę, żeby wam pokazać jak to wygląda. Może go trzeba ogłuszyć. Tu na pewno się bierze punkty. Zwyciężanie kapitanów pozwala Kelembirowi na wykuwanie potężnych przedmiotów. Okej. Okay. Beby wyświetlić ekwipunek. Co, żeśmy mu tam zebrali jakiś, nie wiem, miecz, nie miecz, poziom drugi.
można rozdać punkty. Dobra, miało być pół godziny, więc kończymy, bo już chyba troszeczkę żeśmy przedłużyli. 34 minuty gry dokładnie. Ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zabiliśmy bossa. Na początku, jak ktoś nie widział, pokazaliśmy benchmark. O 20 godzinie zapraszam Was na stream z Remikiem, z Rokiem na kanał nvidia.pl. A ja tymczasem... Ojeju. No jakaś kascenka była. A ja tymczasem będę kończył, tak? Jeszcze możemy Ansela pokazać, jak wygląda nasza postać. Ciała nam gdzieś tu znikały. Nie podoba mi się to. Nie mogę nawet się nacieszyć trupem naszej ofiary. Tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego live'a. 20.00 Twitch Nvidia. W opisie pod tym live'em jest link do tego. Będzie Rok streamował o wiele dłużej tą grę, więc możecie zobaczyć ją w jego wykonaniu.